piątek, 25 stycznia, w Rzeczenicy odbyło się kolejne z cyklu spotkania informacyjne poświęcone zbliżającemu się naborowi wniosków do działań Małe Projekty, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Z możliwości pozyskania środków finansowych w zakresie tych działań zamierzają skorzystać także przedsiębiorcy z naszej gminy. O samym spotkaniu opowiedział nam Tomasz Biały, doradca PROW na obszarach wiejskich. Dzisiejsze spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania pomocy z zakresu małych projektów oraz zapoznanie z działalnością lokalnej grupy działania Fundacji Naszej Gminy Północy. Jak napisać poprawnie wniosek, to nie jest takie proste, wbrew pozorom. Kwoty, które można pozyskać z małego projektu, to maksymalnie 50 tysięcy złotych. Natomiast, aby zdobyć te pieniądze, trzeba wiedzieć o wielu rzeczach, które na podstawie własnych praktyk, na podstawie zdobytych doświadczeń dzisiaj przekazuję zgromadzonym Państwu na tymże właśnie szkoleniu. Napisanie poprawnego wniosku wymaga na pewno wiedzy, wymaga doświadczenia, no i przede wszystkim bardzo dobrej znajomości instrukcji i oczywiście przepisów prawa z tym związanych. Szkolenia są skierowane do takiej kameralnej grupy osób, to jest od 10 do 15 osób. Za chwilę będziemy mieli kontynuację szkoleń, którą są warsztaty i na warsztatach staramy się zgromadzić grupę 10-12 osób, która już konkretnie będzie pracowała nad konkretnym swoim własnym projektem na sprzęcie komputerowym, czyli po prostu przygotowywanie własnych wniosków o przyznanie pomocy na komputerach. Myślę, że wszyscy, którzy zapisali się na warsztaty, na pewno złożą wniosek. Staraliśmy się przez ostatnie działania, na początku były organizowane przez lokalną grupę działania spotkania informacyjne w gminach, teraz jest szkolenie, które ja prowadzę z zasad przyznawania pomocy i myślę, że przez to sito przejdą te osoby, które na pewno napiszą projekt, który jest możliwy do realizacji. No i oczywiście, mam nadzieję, później uda im się pozyskać dofinansowanie. Szkolenie jest organizowane oczywiście dla wszystkich działających na obszarze objętym wsparciem, na obszarze, gdzie działa lokalna grupa działania Naszej Gminy Północy. Szkolenia ma charakter otwarty, charakter bezpłatny i zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcą przystąpić do konkursu, chcą złożyć swój wniosek o dofinansowanie z zakresu małych projektów. Wniosek składamy w terminie od 18 lutego 2013 roku do 4 marca w siedzibie lokalnej grupy działania w Debrznie przy ulicy Ogrodowej 26. Należy pamiętać, żeby wniosek złożyć w terminie, czyli w tych datach, o których przed chwilą powiedziałem, w godzinach pracy biura od 9 do 16. Wniosek składamy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym z tych egzemplarzy powinna się znajdować również wersja elektroniczna wniosku.